Nagrywasz. Witam serdecznie. Kluzo z ekipy PKP Jazda. Jestem w Krakowie 25 listopada, czyli Dzień Kolejarza. Tutaj na stacji Stowarzyszenie Miłośników Kolei, Krakowskie Stowarzyszenie, przygotowało ekspozycję dla chętnych. Można zobaczyć przy peronie pierwszym trochę ciekawych składów, trochę lokomotyw. Można też się wbić na stawnię dysponującą oraz do centrum monitoringu. Obserwuję urządzenia, które służą do sterowania, a tym wszystkim, co się zajmuje na zewnątrz, do sterowania semaforami, do sterowania tarczami, do sterowania napędami i w ogóle jeszcze tam innym sterowaniem. Obserwuję te napięcia na poszczególne. Do poszczególnych krzaw, do poszczególnych urządzeń. Które tu są, oprócz tych roszczyn bezpiecznikowych, to się nazywa przekaźniki, nie? Przekaźniki różnego typu. Te, co tu są, te przekaźniki i te przekaźniki i jeszcze tu mamy, no nie? Tu mamy takie, to wszystko to są przekaźniki, no nie? Tu odpowiednia modyfikacja połączeń robi nam zależności, no nie? Czyli żeby na przykład pociąg nie wjechał na pociąg, żeby pociąg wykazało, że ten pociąg jest na torze, żeby odpowiedni sygnał został wysterowany dla pociągu, żeby odpowiedni sygnał był wysterowany. Coś podobnego, jak migać w samochodzie. No, można tak powiedzieć. Dobra. I teraz patrz, kiedy pociąg wiedzie. Co to jest? No, to jest pociąg z Balic na peron drugi, na tor trzeci. W zasadzie powinien 9-11, ale ze względu na wystawę, no to jest zmiana harmonogramu. Urządzenia. Każde zwolnienie następnej izolacji tego toru powoduje, że możemy już następny pociąg wyprawić. Pociąg nie wypali już. Jeszcze następny do Balic pojedzie. Jest. No, czyli wolność i teraz może ten, tak? Ten czarny. Ten, tak? I damy potwierdzenie, żeśmy przyjechali. Płaszczów za stacji Olsztyn Główny. A szklanka dźwiękowa? Raz w magazynie. Z herbatą. Szklanek. Tak, z herbatą, bo właśnie trzeba przypijać, bo głos wysiada niestety. Niby siedzący praca. Witamy w Komendzie Regionalnej, w Komendzie Straży Ochrony Kolei w Krakowie. Jesteście Państwo na posterunku monitoringu, na którym tu kolega operator przegląda całą stację Kraków Główny. Wszystkie perony, 5, które są, i tunel, gdzie możemy obserwować wszystkich podróżnych, którzy się przemieszczają, czy to na peronach, czy w tunelu do galerii. Za chwilę
pojadę razem ze wszystkimi do Bieżanowa, gdzie będzie można wbić się do lokomotywowni. Patrz, dalej po lopata, ludzka. Co, Paweł? Idziemy. A za kim się tak powiem? Dobrze, pan. Jest to sekcja utrzymania taboru, czyli wagonów i lokomotyw. Tutaj w tych obiektach głównie lokomotywami. Na stanie mamy 130 lokomotyw, 12 lokomotyw EP09, 14 zespołów trakcyjnych ED74, 10 spalinówek SM42, a reszta no to są lokomotywy EU EP07. Potrzebny duży moment, żeby ruszyć składem. Ten silnik sobie po prostu pobierze prąd, niezależnie jest to od napięcia, od innych parametrów. Drugą taką cechą jest, że sterowanie prędkością jest zależne wyłącznie od proporcjonalnie z napięcia, czyli po prostu obniżając napięcie zabieramy te obroty. To były te cechy, które spowodowały, że pomimo problemów z zasilaniem zdecydowano się na zasilanie prądostały. No, w przeciwieństwie do silników prądostałego, bo silniki prądoprzemiennego mają prędkość regulowaną częstotliwością. Na tym stanowisku poprawiamy parametry powierzchni tocznej koła. Nie chcę za bardzo używać za bardzo technicznego języka. Wszyscy zrozumieją, o co mi chodzi. Mniej więcej chodzi o to, że te koła, jak się toczą po szynach, to one się zużywają. Nie mogą się zużyć za bardzo, żeby zwłaszcza ten element przejścia. Jedna z pierwszych lokomotywowni, która dostała w Polsce tabor elektryczny poza okręgiem warszawskim tradycyjnym i to jest pierwsza lokomotywnia, która dostała lokomotywy uniwersalne zrzutu z Anglii, więc pierwsza i jedyna, no to tak. Angliki były tylko tutaj przez długie lata. Przez 47 lat były obsługiwane tutaj. Jeszcze. Stanowisko do badania nacisków. Tak, to jest w ogóle pierwsze stanowisko w Polsce, które się pojawiło takie, do niedawna było nie jedyne, jedno z dwóch. Nasza Madryt? Nie, nie.